jeszcze tutaj Mieczysław Nowicki mówił o swoim trenerze i można powiedzieć, że z Polaków, jak nie złapiesz tego koła, moment się zakończył. Międzynarodowy wyścig juniorów po ziemi łódzkiej Karton Polska Tour był zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem sportowym w naszym regionie w ostatnich dniach. 5, 4, 3, 2, 1, start! Brawo, znakomicie wystartowali. Na starcie zorganizowanego już po raz 24 wyścigu stanęło 100 kolarzy reprezentujących 17 kolarskich teamów, także z Mołdawii, Łotwy, Niemiec i Białorusi. Pierwszy etap prowadził wokół Sędziejowic i mierzył 107 km. Na pierwszej lotnej premii na 33 km najlepszy był Niemiec Juri Holman, który wyprzedził Kacpra Półtoraka i Łotysza Arvisa Rendorsa. To właśnie Półtorak wygrał, tym razem już samotnie, drugą lotną premię na 65 km, wyprzedzając Dzianisa Mazura z Białorusi i Polaka Dawida Burczaka. Peleton na trasie wyścigu bardzo się rozciągnął. Wpływ na to miała nie tylko kraksa w początkowej fazie rywalizacji, ale także niesprzyjający chwilami bardzo silny wiatr. To sprawiło, że od głównego peletonu oderwało się kilka mniejszych grup, ale pod koniec etapu zostały niemal wchłonięte przez czołówkę. Na szóstym okrążeniu i trzeciej lotnej premii na 98 km z grupy kolarzy najszybciej finiszował Dawid Burczak, wyprzedzając Białorusina Mazura i kolejnego z Polaków Karola Wawrzyniaka. I ci zawodnicy nadawali już ton tej rywalizacji aż do mety. Najszybciej z 14-osobowej czołówki finiszował Dzianis Mazur. Drugi na mecie zameldował się Łotysz Ansons Christers, a trzeci i najlepszy wśród Polaków był Dawid Burczak ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego ze Świdnicy. Mój kolega uciekł 700 metrów przed metą, stał na naszliśmy go 100 metrów właśnie przed metą. Niestety finisz był długi, niestety przegrałem właśnie przez to z Litwinem i Białorusinem, ale mimo to jestem pierwszy z Polaków, lecz to mnie nie zadowala. I na pewno będę walczył na pozostałych trzech etapach i spróbuję zawalczyć o klasyfikację generalną. Dzięki zwycięstwu w Sędziejowicach na drugi, także 107-kilometrowy etap w Zduńskiej Woli, w żółtej koszulce lidera klasyfikacji generalnej wyruszył więc Białorusin Dzianis Mazur. 3, 2, 1, start! Brawo, dziękujemy od Państwa gorące brawo! Oprócz niego także pozostała dwójka z podium, czyli Christers i Burczak, a także najaktywniejszy dotąd Kacper Półtorak, mieli z pewnością apetyty na odegranie znaczących ról także w naszym powiecie. Na apetytach jednak się skończyło. Już na pierwszej lotnej premii, etapu prowadzącego m.in. przez Zapolice, Rębieszów, Ptaszkowice i Paprotnię, dał o sobie znać jadący w niebieskiej koszulce lidera klasyfikacji młodzieżowej Karol Wawrzyniak z grupy UKS Kopernikus Toruń. Drugi był Jakub Frąckowiak z KKS Gostyń, a trzeci Łotysz Aleks Logins. Drugą lotną premię wygrał dotychczasowy lider Dzianis Mazur z Białorusi przed Niemcem Erikiem Kuliszem i Polakiem Józefem Mańkiem. Na trzeciej i ostatniej lotnej premii w centrum Zduńskiej Woli bezkonkurencyjni byli Polacy Mateusz Kostański, Mikołaj Konieczny oraz Piotr Mierzyński. Przez cały zduńskowolski etap, w odróżnieniu od tego wokół Sędziejowic, peleton jechał razem. Próby ucieczki oczywiście były, ale natychmiast je likwidowano. Tak więc cała 100-osobowa grupa kolarzy do samego końca walczyła o ostateczne zwycięstwo na drugim etapie. Najszybciej z peletonu finiszował piąty w klasyfikacji generalnej Karol Wawrzyniak, który już na mecie podkreślił ogromną pomoc kolegów całego zespołu Kopernikusa Toruń w swoim sukcesie. 47, znakomity zawodnik, już po raz drugi. On tu pokazał się, Karol Wawrzyniak. Wszystko działo się bardzo szybko. Tak naprawdę to wszystko dzięki drużynie, która jest super mocna i to to zwycięstwo dedykuję im, bo dzięki im to się nie udało. Zrobiliśmy mega długi pociąg, który był bardzo mocny. Inne drużyny nie miały szans z nami. Nałożyliśmy bardzo wysokie tempo. Drugie miejsce w Zduńskiej Woli wywalczył Władysław Timoszyk z reprezentacji Białorusi. Natomiast trzeci na linii mety wjechał Kajetan Albanowski z grupy Stal Ocetix Iglotex Grudziądz.
No to wyglądało w sumie dosyć niebezpiecznie na ostatnim zakręcie, ale może zacznijmy od początku, bo Karol miał świetne rozprowadzenie, koledzy w pięciu chyba go wyprowadzali od 5 kilometrów do mety, tak mi się wydaje, po prostu nie było szans, żeby z nim walczyć za bardzo. A w ostatni zakręt weszli po kolei Karol, jakiś, nie wiem jak ten Białoruś się nazywał, ale wszedł na drugiej pozycji i koło mu ślizgnęło trochę i gdyby nie to, myślę, też moglibyśmy bardziej walczyć z Karolem. Wyścig po ziemi łódzkiej jest już kolejną tego typu imprezą, która gości w powiecie zduńskowolskim. Władze samorządowe nie mają wątpliwości, że obecność kolarzy na ulicach miasta ma ogromne znaczenie nie tylko w propagowaniu tej dyscypliny sportu, ale również w popularyzowaniu rekreacyjnego jeżdżenia na rowerze. Na pewno tak, no, rekreacyjnie każdy jeździ rowerem, natomiast coraz więcej osób bardziej czynnie, jak obserwuję już po strojach, rowerach jeżdżących po ulicach, po różnego rodzaju drogach powiatu zduńskowolskiego, a więc widać, że ten element przełożenia właśnie na czynność, na aktywność sportową w kolarstwie już widać, a jeżeli, tak jak powiedziałem, zarazimy młodych ludzi, tych, którzy dziś mają po naście lat do czynnego uprawiania sportu. Czy to będzie kolarstwo, czy inne dyscypliny, to jest nasz wielki sukces. Sukces, że ludzie nie siedzą przed telewizorem, komputerem, nie izolują się, ale starają się propagować zdrowy styl życia i to jest chyba największa wartość. Mimo wygranej Wawrzyniaka, liderem klasyfikacji generalnej pozostał Dzianis Mazur, ale różnica sekundowa w czołówce generalki wynosiła tylko kilka sekund. Sobotni trzeci etap Własku mierzył 97 km i był najkrótszym ze wszystkich czterech etapów 24 wyścigu po ziemi łódzkiej. Spośród trzech lotnych premii na pierwszych dwóch w głównych rolach znów zobaczyliśmy faworytów. Najpierw wygrał Dzianis Mazur przed Karolem Wawrzyniakiem i Dawidem Burczakiem. Na drugiej zwyciężył Burczak przed Mazurem i Wawrzyniakiem. Kolarze przez większość trasy jechali razem, a nielicznym uciekinierom nie pozwalali na zbyt wiele. Główni faworyci, na których podczas dotychczasowych dwóch etapów wyrosła wspomniana trójka, kontrolowali przebieg wydarzeń na trasie. Trzecią lotną premię wygrał Piotr Mierzyński przed Białorusinem Dzianisem Marczukiem i kolejnym z Polaków Kajetanem Albanowskim. Na mecie Własku natomiast jako pierwszy zameldował się Burczak, wyprzedzając Mazura i Wawrzyniaka. Mimo zwycięstwa na trzecim etapie, Dawid Burczak wprawdzie nie zdołał odebrać żółtej koszulki lidera Białorusinowi Dzianisowi Mazurowi, lecz awansował na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej, spychając na trzecią lokatę Karola Wawrzyniaka. Poprzednie trzy etapy tego wyścigu wyłoniły trzech głównych faworytów do zwycięstwa. Oprócz lidera klasyfikacji generalnej Dzianisa Mazura byli nimi także Dawid Burczak i Karol Wawrzyniak. O tym, jak ciekawie zapowiadał się ostatni, prawie 107-kilometrowy etap dookoła Buczku, niech świadczy fakt, że różnica czasowa między Białorusinem a kolejnymi w klasyfikacji Polakami wynosiła tylko 6,7 sekund. Na trasie faworyci pilnowali się nawzajem, stąd do pierwszej lotnej premii najszybciej dotarli zawodnicy z dalszych pozycji. Iwan Szakalec z Białorusi oraz dwaj Polacy Piotr Mierzyński i Adam Kuś. Drugą lotną premię wygrał Białorusin Dzianis Marczuk przed Łotyszem Christersem Ansonsem i Danilem Turukiem, także z Białorusi. Na przedostatnim z sześciu okrążeń dookoła Buczku była trzecia lotna premia, którą zapisał na swoje konto Dawid Burczak, wyprzedzając Białorusina Kiryla Paszkiewicza i Piotra Mierzyńskiego. Peleton w zasadzie cały czas jechał zwarty. Były co prawda nieliczne próby ucieczki, ale jeśli poszczególne grupki odjeżdżały na moment, to byli w nich kolarze, którzy raczej nie liczyli się w końcowej klasyfikacji, a główni pretendenci do zwycięstwa nie pozwalali im na to, by odjechali zbyt daleko. Jako pierwszy zameldował się na mecie Dzianis Marczuk, drugi był mistrz Polski juniorów Adam Kuś z SMS Świdnica, a trzeci Christers Ansons. To oznaczało, że zwycięzcą całego 24. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego po ziemi łódzkiej został Dzianis Mazur z Białorusi, który jest, dodajmy, aktualnym mistrzem swojego kraju w jeździe indywidualnej na czas. Zwycięzcy całego wyścigu i puchar. I puchar piękny. Tak, piękny puchar. No, w razie komandy ja wygrał.
Wygrałem dzięki drużynie i wiem, że gdyby mi nie pomogła, nie wygrałbym. Starałem się pilnować głównych rywali, żeby daleko mi nie odjechali. Na drugim stopniu podium w klasyfikacji generalnej stanął Dawid Burczak z teamu SMS Świdnica. Gratulacje za drugie miejsce, ale pewnie jakiś niedosyt jest. Czy była szansa dzisiaj, żeby pokonać Giannisa w tym ostatnim etapie? Owszem, była. Tutaj liczyłem przed startem właśnie, co trzeba zrobić, żeby ustrzec lidera. Lecz to jest loteria i nie wszystko da radę zrobić. No, próbowaliśmy walczyć o tego lidera, lecz drugie miejsce się udało zawalczyć. Pierwszy z Polaków. Jest niedosyt, racja, ale myślę, że to jest nauka na kolejny sezon i będzie coraz lepiej. Trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji zajął Karol Wawrzyniak z Kopernikusa Toruń. Miałeś na pewno apetyt na zwycięstwo, zwłaszcza po tym wygranym etapie w Zduńskiej Woli. Dzisiaj pewnie się trudno jechało, trudno było odjechać, żeby przychylić tę szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Tak, na pewno chciałem wygrać wyścig cały. No ale konkurencja była bardzo mocna, mocne ekipy były. Dziś był bardzo trudny etap. Nieraz się bałem, że nawet stracę trzecie miejsce, ale się udało utrzymać. No i udało się skoczyć na drugą pozycję. Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku da się to poprawić. Najlepszym kolarzem z województwa łódzkiego został wybrany wielunianin Adam Kuś ze Świdnickiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Przyjechałem na ten wyścig dobrze potrenować, po mistrzostwach odpoczywałem i to miał być bardziej treningowy start i miałem pomóc ekipie. No a wyszło jak wyszło, że załapałem się w odjazd dzisiaj, jechałem aktywnie, noga podawała, no i drugie miejsce. Także ja jestem bardzo szczęśliwy z tego wyniku. Czy to był trudny wyścig w ogóle jako taki, jako całość? Myślę, że pierwszy etap i ten dzisiejszy był bardzo ciężki, natomiast te dwa środkowe nie były aż tak ciężkie, wszystko rozgrywało się na finiszu. To właśnie drużyna Adama Kusia i Dawida Burczaka, SMS Świdnica, zwyciężyła także w klasyfikacji zespołowej tego wyścigu. Organizatorem 24. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów po ziemi łódzkiej Karton Polska Tour było jak zwykle Stowarzyszenie Akcja dla Kolarstwa z Łasku. Tak, no ja tylko powiem, że pewnie w każdym sporcie zawody są trzy razy więcej warte niż każdy trening, nie wiem jaki by mocny był. Tu się spotykają zawodnicy, których jeden o drugim nie wie o sile. Natomiast na treningu, jak w klubie czy w kadrze, no wszyscy się znają, wiedzą, że ten to jest, stać go na tyle, tego stać. Tutaj nie, tu jest wielka loteria. I tutaj trzeba dać siebie wszystko, żeby nawiązać do najlepszych. Dlatego uważam, że takie właśnie wyścigi juniorskie, jeszcze raz podkreślam, juniorskie, są podstawą do tego, żebyśmy potem mieli takiego Kwiatkowskiego, takiego Gołasia. Tak, wszyscy tu się ścigali u nas. Nawet mówię to, co panu mówiłem, ciekawostkę, że tydzień temu wygrał wyścig Komar Solidarności, który tu stawiał swoje kroki. Zawody zabezpieczała APC Motopasja, a współfinansowane były z pieniędzy sponsorów oraz samorządów województwa łódzkiego, gmin Sędziejowice i Buczek, a także powiatów Łaskiego i Zduńskowolskiego.